tastes like magic. Got to have it. Tastes like magic. Got to have it. I want it now, I want it later. Chasing a dream, put it on paper. Nothing can stop me, not even haters. Bring me that, bring me that flavor. I want it now. Tastes like magic. Got to have it. Tastes like magic. Got to have it. It's on the tongue, so you know that it's sweet. Loving the flavor, I'm loving the treat. Know what I want, I know this what I need. Give me that bass, give me that beat. Hit on your tongue, I can feel an explosion. I'll take another if we keep it going. Open it up, give a toast to the moment. Open it up, give a toast to the moment. Tastes like magic. Got to have it. Tastes like magic. Got to have it. Jak nastroje, panie opiekunie, brata? Mój brat jest całkowicie samodzielny, więc porzuciłem go, on sobie tam wiąże, ja się na tym nie znam generalnie, także... Dzień dobry wszystkim. Śniadania nie było. Jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu. Obudzili się wszyscy. Witam wszystkich na łowisku sokołów. Mikado Total Fishing, czyli starcie juniorów, tych najmłodszych adeptów sztuki wędkarskiej. Cieszę się, że wszyscy dojechali. Nagród oprócz pierwsze, drugie, trzecie stanowisko. Trzecie miejsce. Za Big Fisha, za Lucky Losera i potem mnóstwo różnych... Jeszcze będzie też czwarte, piąte, a oprócz tego jeszcze będziemy losowali masę innych nagród na sam koniec. Także tych nagród naprawdę będzie dużo dzisiaj. Liczą się... Szanowni Państwo, niniejszym rozpoczynamy Mikado Total Fishing, pierwsze starcie juniorów 2023.
race, trying to get my head on straight. You're even farther than yesterday. I don't wanna fake this, but I can't seem to shake this, no. Cause you don't look at me the same. I can't seem to break through. Tell me how to make it true. Cause I've given everything for you. You only love what is brand new. Now I'm just a game for you. There's no fight left in you anymore. Mamy kolegę, o którym nie wspomniałem na początku, ale jest jednym z sponsorów, jest sponsorem Big Fisha. I to, co jest ważne, młodzi, teraz posłuchajcie. Człowiek, który o karpiach wie dużo więcej i razem, gdyby wziąć nas do kupy, to i tak my wszyscy razem nie wiemy tyle, co on. Teraz niedawno odbyły się takie jedne z największych mistrzostw świata. Największe. Na Balatonie 160 km linii brzegowej. Mniej więcej. Jak stąd do Radomia jeszcze kawałek. 260? Już wiemy, o kogo chodzi. Roberta, co chciałem powiedzieć? Słuchajcie, na tych mistrzostwach jako ekipa zawodnik Polski rekord karpia. Robert, ile? 28? Największy karp złowiony z Polaka przez na PCC. Dokładnie. 28 i 250. I zaproszę teraz Roberta. Za Nitą, tak, oni razem. Czapki, Redman, Carp Fishing, czapki z głów po prostu. I zaczniemy od Big Fisha, bo jak już wywołany do tablicy, albo może jakieś tajemnice młodym, jak tu duże karpie łapać. Chyba Anita, nie? Bo Anita ma większego karpia jak ja, bo Anita ma karpia 32 kilo. Także... Słuchajcie, 32 kilo. Anita wie dużo lepiej chyba, ale nie no, poważnie to trzeba dążyć do tego, wierzyć w to, co się robi i nie odpuszczać. Robert i Anita ufundowali bon. Tak, dokładnie, za Big Fisha. Także to jest zawodów. Nagroda z zawodu od nich, plus to, co jest od nas. I teraz tak, złapali największego karpia tam, największy karp dzisiaj. No to wiedzą wszyscy, stanowisko 24, Bartosz Brzuchacz, 8,8 kg. Zapraszam Bartosz.
Słuchajcie, tak jak już słowo się rzekło, to mamy następną kategorię. Kto złapie szczupaka, ten dostaje tuś, czyli nagrodę. Nikt z pustymi rękoma nie wychodzi. No to ja robię. Mamy dwie osoby. Jedyne zdjęcie. Ze szczupakiem. Paweł Put i Michał Grzegory. Wywołani do tablicy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Teraz tak. Coś, co wiedzie prym na tym łowisku i zawsze się dziwiliśmy, zawody karpiowe i tak dalej, a zaczynało się od mega gigantycznej liczby jesiotrów. Jesiotr, 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 jesiotr. Gdzie jest karp? Jesiotr, jesiotr. Dzisiaj było inaczej. Tylko trzy jesiotry. I to jest też ewenement. I tymi zawodnikami w dniu dzisiejszym był Patryk Lepka. Zapraszam. I nagroda. Olek Szabłowski. I Szymon Matejuk. Teraz następna nasza, że tak powiem, nagrody nasze. Losujemy czterech lucky loserów. Czyli każdy może wygrać. Tam jest wiaderko i kadro. W środku jajeczka, a w jajeczkach imiona, nazwiska zawodników. Pierwszy lucky loser. To jest 5-4. Dobra. Sawer Rdzimirski. Idzie do mnie później, ja się wpiszę tu imię i nazwisko, dobrze? Pamiętaj, żeby przyjść. Dobra. Brawo. I odpalasz. Julian Bułek. Później przyjdziesz, ja ci wpiszę, bo to jest darmowy jeszcze voucher, wejściówka na zbiornik federowy z Kłabikowy. Mikołaj Nabagło. Jakaś przeciążona ta. Niespodzianka. I ostatni, to najbardziej szczęśliwy. Nie, to nie koniec, nie? Mamy asa w rękawie. Myślałem, że Lucky Loser ostatni, 4. A Lucky Loser tak. Dobra. Oliwia Bok. Zapraszam. Na tym nie koniec. Jest to już nie obchodzi. Mamy asa w rękawie. Nagrody dalej losujemy. Sygnałki. Po, może po dwie sztuki od razu, co? Nie będziemy się rozdrabniać. No to losujemy po dwie sztuki. A co? Starczy dla wszystkich naszych tutaj. Lecz pójdę, oddam swoje. O, i trzymamy tutaj Artura za słowo. Karol Pieniek. Proszę. Ja wam podpowiem, mamy 2, 4, 6, 8, jeszcze 5 zawodników może wylosować. Trzeba zrobić losowanie na 5. Sebastian Smolak. Gratulacje. Jakub Paziewski. Jest Jakub? Gdzie jest Jakub? Gdzie jest Jakub Paziewski? Jak go nie ma, to na wesele pojechał. Nie ma. To na
Tak, trudno. Na wesele, miejmy nadzieję, że nie swoje. Za szybko trochę. Wiktor Wołoszka. Maksymilian Czerniak. Paweł Put. Zapraszamy. No i ostatni szczęśliwiec. Ja, dobra, to dolosuję to lepiej, żeby nie było. A, sam siebie wylosowałeś? Nie było. Mówię, że dolosuję to lepiej. No, dobrze. Szymon Pawlak Kamiński. Zapraszamy. Dobrze, no to teraz już nam zostały miejsca podium, ale przed podium jeszcze mamy 5 i 4. Coś się działo. Na miejscu piątym stanowisko 11, 7,4 kg Szymon Matejusz. Aha, na bogato. Proszę, dyplom. Aha. Czwarte miejsce. Bartosz Brzuchacz, 8,8 kg. A to trzeba na reklamacji oddać. No i teraz miejsca na podium. Ja tutaj też górą potrzasnęłam w połowie. Trzecie miejsce. Gościu już kiedyś stał na podium. Olek Szabłowski. 12,7 kg. Ostrożnie tylko. Tak jest. No i słuchajcie, teraz emocje. 1-2. I ta różnica to jest, myślę, że tak tyle ogona u ryby. Dokładnie. Tyle. Tyci. Miejsce drugie. Stanowisko 4. Michał Grzegory, 16,5 kg. No już wiadomo, tu się tata strasznie denerwował, bo tak było. Ile? Jedna ryba w tą. Tutaj grzbietu trochę ogona. 16,7 kg. 200 gram. Krzysztof Nalewajek, 27 na stanowisku. Krzysztof pozwoli, że ja będę pierwszy. Będę płakał. Proszę bardzo. No i co, na tym zakończymy. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Organizatorom dziękuję. Sponsorom. No i do zobaczenia. Nie rozchodźcie się, bo teraz nie rozchodźcie się. Chwila dla reportera. Dziękuję jeszcze raz.